Proszę Państwa, w ósmej walce gali XTB KSW Koloseum 2 zmierzyli się Paweł Pawlak i Tomasz Romanowski. Sędzia Marc Godard przerwał ten pojedynek w 3 minucie i 25 sekundzie rundy 5. Ladies and gentlemen, your winner by TKO due to referee stoppage and new KSW middleweight champion of the world, Plastinio. Zwycięski dzisiaj Paweł Pawlak, nowy mistrz kategorii średniej Federacji KSW. Duże gratulacje mistrzu. Ten pojedynek rozegrany bardzo rozsądnie, bardzo solidnie, powiedziałbym z taką dużą analizą w głowie. Ja zadam jeszcze jedno pytanie. I kto teraz poleciał w kosmos, Robek? Kto poleciał? Na pewno nie Octopus Łódź! Pierwsze dwie rundy mieliśmy robić bardziej taktycznie, pochodzić sobie, popracować, zobaczyć co Tomek robi. Później zaczęliśmy trochę obalać. Miałem go najpierw zastraszać, troszeczkę pracować. Udało się obalić, jego balę. Mam tak mocną kontrolę, że nikt nie może mi wyjść. Łokcie, łokcie, z tego co jestem znany. Chyba z ósmy nokaut przez nokcie. Dziękuję serdecznie. A powiem Ci, że naprawdę dzisiaj wszechstronność, duża przekrojowość, taka kontrola też walki, widzenie, bo to naprawdę nie jest łatwe, jak Tomek naciska. W człowieku czasami gdzieś tutaj, powiedziałbym, może pojawić się takie zwątpienie, że wygrywa, że nawet gdzieś tam jest na siatce i częściej punktuje. Natomiast no, ten chłopak, dopóki go nie zjesz, to się nie podda do końca. Tak, zgadza się, mocna presja, ale jest jedno hasło u nas w Octopusie. Szybki Pawlak wygra z każdym. I to było widać generalnie, że jak byłem szybki, wyprzedzałem go. Tomek nie mógł mnie trafić, bo uderzył te cepy mocne, widać było. Ale ja dobrze pracowałem na nogach i udało się generalnie uniknąć tych mocnych ciosów. Nie mam chyba nic na twarzy, także jestem bardzo szczęśliwy. I chciałbym jeszcze coś powiedzieć do ludzi. Nie jestem z jakiegoś tam, jestem trochę z biedniejszego domu, ale zawsze, całe życie wierzyłem w to, że mogę coś osiągnąć. I bardzo ciężko pracowałem całe życie, nigdy się nie poddałem. I dzięki temu udało się zdobyć ten pas najlepszej federacji w Europie, dlatego że nigdy nie powiedziałem stop, mimo różnych sytuacji w życiu. Cały czas dążyłem do tego, żeby robić to, co kocham, czyli trenować MMA. I udało się to zrobić. Zdobyłem największy laur w moim życiu. Jestem spełniony. Kocham mojego syna, to jest dla niego tak jak zawsze. Dzięki niemu jestem. Bez niego bym tutaj już nie był. Już dawno bym pewnie gdzieś skończył indziej. Ja dzięki tej miłości do niego jestem tutaj, mam was. Dziękuję wszystkim ludziom, moim kibicom, Tomka kibicom. Dziękujemy, że mogliśmy tworzyć tą historię razem z wami. Dziękuję bardzo. Szybki dzisiaj zwycięski z pasem czempiona Paweł Pawlak. Jeszcze z pasem mistrzowskim. Oficjalnie Tomasz Paweł Pawlak. Natomiast na środku klatki jest jeszcze Tomasz Romanowski i Dominik Durniet. Też muszę też rozmawiać z Tomkiem Romanowskim. Tomek, no dzisiaj Paweł Pawlak był lepszy. Walczyłeś bardzo długo, porościny, pobijan, starałeś się dokończyć to tarcie, ale no dziś się nie udało. Ale zobacz, nie wyglądam tak źle wcale. Nie no, znakowicie. No, jak rano. Dobra, dzisiaj Paweł był lepszy. Gratulacje dla całego Octopus Team. Nie wyjebałem ich w kosmos niestety. Dzisiaj oni wyjebali mnie, ale pamiętajcie, że Tomi jeszcze tu wróci. Wróci po Pawełka, spokojnie. I możecie być tego pewni, że jeszcze swoje pokaże. Dzisiaj ta drużyna wygrała, należy im się brawa. Brawa dla całego teamu. Wielkie gratulacje oczywiście. Było troszeczkę gadki, ale to była tylko gadka. Ja cały czas darzę ich wielkim szacunkiem, bo ciężko na to trenował, ciężko na to trenują. Ale pamiętajcie, Tomi nigdy nie powiedział ostatniego słowa. I on tu wróci jeszcze, Pawełek, bądź gotowy, bo dzisiaj jesteś ode mnie lepszy. Dzisiaj ode mnie wygrałeś. I przyznaję Ci szacunek wielki, bo jesteś mega zawodnikiem, mega człowiekiem. Ale pamiętaj, że jeszcze po Ciebie wrócę, ok? I bądź pewny. Gratulacje dla całego teamu. Co złego zrobiłem, to przepraszam. Jeżeli kogoś uraziłem,
Jeżeli nikogo nie uraziłem, to też przepraszam. Pamiętajcie, bawcie się dobrze, bo to była wspaniała gala. Dostałem dzisiaj w pierdol, ale pamiętajcie, że kurwa jeszcze tu wrócę i pokażę wam prawdziwe jaja do walki. Jestem przekonany, że Tomek jeszcze wróci. Brawa dla Tomka Romanowskiego.